the battle to them. Siema, siema, z strony Optimus i dzisiaj porozmawiamy sobie o nowych feedbackach od deweloperów z Rise of Kingdoms. Ten dev, jakby tak powiedzieć, informacje wypłynęły, zostały ogłoszone dzisiaj na Discordzie z Rise of Kingdoms, więc jeżeli macie ochotę, oczywiście to sobie przejrzycie, ja tu wam przetłumaczę w sumie wszystko, co tam było ogłoszone, a w międzyczasie tutaj możecie sobie oglądać, jak są jakieś mini walki toczone między właśnie królestwem 2755 a 3168. Tutaj już KD akurat zostało, jakaś KVK zostało rozwiązane, po prostu ogień i ziemia wygrały, to KVK ogień z tego co wiem zbiera gwiazdę, czyli królestwo 1, już wam powiem jakie, mogę się mylić, to było KD jakie? A, 1718, a to będzie dziewiąta gwiazda z tego co wynika, 2755 jako tam sojusznicy i tam chyba jeszcze końcówka 2771 czy 171? A jakieś też... Tak, 1771, który był z 2755, po prostu dostają wina, więc... tutaj 3165, które było chyba samo w wietrze, no niestety twardo tutaj się broni, żeby ekipa z 2755 nie pozbierała ze wszystkich nagród, wiecie, tutaj bardziej chodzi o kręgi i tak dalej, więc tutaj jeszcze jakieś walki będą. Znowu po drugiej stronie, gdzie była woda, czy królestwo, z którym mieliśmy ostatnio sojusz na 3090, czy 2728 też ogólnie to już się tam poddało i olewają temat totalnie jak się da. Ale wracając do całej koncepcji tego dzisiejszego nagrywanego odcinka, no to już wam opowiem o co chodzi. Przede wszystkim chodzi o to, że mamy parę nowości związanych z KVK, no i też parę innych rzeczy, które wprowadzili. Ogólnie przeczytam wam wszystko to, co sobie przetłumaczyłem z tego wszystkiego. No i to jak tutaj widzicie, jakieś rally idzie na Yoshiego, czyli będzie zero. Yoshi? Aha. Jeżeli to jest... Nie, to jest... Nie, to jest chyba... To nie jest chyba to, co ja myślę. A, to jest... Bo nie wiem, czy to nie jest konto mojego starego kolegi z Polski, który to konto oddał tutaj. No ale jest takie możliwe, że Yoshi tu jest zerwane, a chociaż tutaj ja z tego konta nic z nim nie pisałem, więc... A nieważne. Omówimy sobie po prostu tutaj ten nowy feedback od deweloperów, czyli tak, niedawno otrzymałem się list otwarcie od społeczności graczy, podpisałem przez ponad 800 graczy z 300 królestw. Dziękujemy każdemu za podzielenie się z nami swoim czasem, chwałą, szczęściem w Rise of Kingdoms. Dziękuję również za liczne sugestie, które dają nam bezcenny wgląd w wasze wrażenia z gry. W tej odpowiedzi chcieliśmy podzielić się z waszymi przemyśleniami, planami na przyszłość i w odniesieniu do kwestii poruszonych w petycji. Mam nadzieję, że odpowiedź pomoże odpowiedzieć na niektóre z waszych pytań i obaw. I wiem, że szczera, otwarta komunikacja może pomóc uczyć Rise of Kingdoms lepszym doświadczeniem dla wszystkich. Ogólnie pierwsza kwestia to była funkcja autarch. Jeżeli tych, co teraz mamy dawanych, autarch testimony, tak zostało to przetłumaczone, zniechęca do współpracy między różnymi obozami, często prowadzą do zdrad, innych negatywnych zachowań. Niektórzy gracze społeczności wyrazili swoje obawy, że w obecnym systemie, bez względu na to, ile wysiłku włożą, nie otrzymają nic, jeśli ich królestwo zostanie pokonane. Odpowiedź tutaj deweloperki była prosta. Wprowadziliśmy funkcję autarach, nowe funkcje w autarach, testimony, ponieważ zaobserwowaliśmy tworzenie się zbyt potężnych sojuszów, takich jak wszystkie potężne obozy łączą się w celu zablokowania nagród. W niektórych instancjach zaginionego królestwa po wprowadzeniu tej funkcji zmniejszona liczba przydzielonych miejsc miała negatywny wpływ na normalne zachowanie sojuszników. Zgadzamy się, że grumatorzy powinni być nagradzani za dawanie siebie wszystkiego chwałka, ale też jako podstawową nagrodę uzyskanie świadectwa autarchy miało być uzależnione od wyników okupacji KVK. Biorąc pod uwagę zarówno nasz pierwotny zamysł, jak i obecną sytuację w grze, wkrótce wprowadzimy następujące zmiany.
Dostosujemy sloty autarchy, które mogą być wpisane do innych obozów w następujący sposób. Czyli, jeżeli mamy cztery obozy, czyli cztery, jak to jest, tak jak na przykład mamy Heroic Anthem, Tide of War przykładowo, czyli mamy wodę, ziemię, ogień i wiatr, no to normalnie w tym momencie było, świadectw autarchy było 240 rozdanych, w tym legendarnych świadectw autarchy 30. Po tych zmianach będzie 210 świadectw autarchy, legendarnych będzie dodawane 60. Przy obozie, gdzie mamy 6 obozów, tam chyba między innymi było burza manewrów, jak dobrze pamiętam, tam dochodził nam chyba światło i las jeszcze do tego, do tych, co wymieniłem wcześniej, czyli ognia, ziemi, wody i wiatru. Będzie, że będzie autarchy będzie 240, legendarny świadectw będzie 60. Znaczy, przepraszam, tak, jeszcze raz, bo źle wam to powiedziałem. Przy 6 obozach było, że świadectw autarchy jest 240, a legendarnych jest 60. Teraz będzie świadectw autarchy będzie 210, ale legendarnych będzie 90. Tam, gdzie mamy 6 kampów. Historia jest 8 obozów, czyli walko 8, no to tam mamy, że było 240, że mamy zwykły autarch, legendarnych i było 90. Teraz będziemy mieli 210 zwykłych, lecz legendarnych będzie 120. Jak widzicie, te legendarne świadectwa autarchy zostały zbudowane. Mini sezony, historie z obozów, świadectwa autarchy będzie jest 150, legendarne świadectwa autarchy 36. Po tych zmianach będzie świadectw autarchy będzie 132, a legendarnych świadectw dodatkowo będzie 54, czyli też zwiększyli. Dodano też tabelę rankingową dla graczy z Zaginionego Królestwa w KFOK z 3 sekcjami zabójstw. Zgony i leczenie tylko jednostki T4-T5. Takie, jakby tak powiedzieć, sekcje mieliście po KVK, gdzie widzieliście, kto ile miał zabitych, kto miał ile uleczonych, ile było zgonów. I tu teraz będziecie mieli to podczas KVK, czy będziecie mieli przez cały czas wgląd. Podczas rozliczeń KVK gracze, którzy nie zdobyli świadectw autarchy i zajmą 10. miejsce w dowolnej sekcji tabeli liderów otrzymanych od świadectwa autarchy, znaczy otrzymają jedno świadectwo autarchy, czyli przypuszczam, że jak tam w honorze będziemy gdzieś w top 10 albo z jakichś tam eventów, które oni tam wiecie wypuszczają, to dodatkowo można dostać jedno świadectwo autarchy. Gracze, którzy zdobyli świadectwo autarchy, mogą zdobyć jeden framek świadectwa autarchy, zbijając wymagania z wymaganą liczbę oddziałów T4, T5 z innych obawów. Każde 3 fragmenty można wymienić na specjalną inskrypcję w sezonowym sklepie z inskrypcjami. Czyli kolejny tutaj mamy jakiś buścik do tego wszystkiego. Kwestia druga. Ogólne wrażenia z gry w Nowych Królestwach powinny zostać poprawione, a luka rozwojowa zmniejszona. Odpowiedź. Doświadczenie Nowych Królestw zawsze było jedną z naszych głównych trosk i dobrze obrazem, który nadal optymalizujemy i ulepszamy. W miarę starzenia się gry i przy obecnych systemach imigracji i dobierania graczy zdajemy sobie sprawę, że istnieje ogromna przepaść między nowymi a doświadczonymi graczami sezonu podbojów. Prowadzimy ciągłe badania na ten temat. W nadchodzących aktualizacjach planuję dostosować się zasady dobierania graczy i imigracji do Nowych Królestw, aby zapewnić wszystkim bardzo sprawiedliwe wrażenia z KVK. I poinformujemy społeczność o naszych szczególnych planach podczas spotkania twarzą w twarz z deweloperami i innymi spotkaniami w późniejszym terminie. Twarzą w twarz spotkanie to pewnie nie chodzi o to spotkanie w Los Angeles, co tam organizują. Kwestia trzecia. Gra powinna dodać tryb wakacyjny lub urlopowy, czyli to, co wiem, że czasem mówicie, że w wakacje jest ciężko grać i tak dalej. Ja was rozumiem. Odpowiedź trzecia, czyli odpowiedź na tą kwestię, a propos wakacji, urlopu. Wierzymy, że ludzie zaczynają grać w Rise of Kingdoms ze względu na to, co mogą robić w grze, a zostają ze względu na to, kim mogą się stać i co mogą stworzyć. W najbliższej przyszłości nie planujemy dodawać trybu wakacyjnego ani urlopowego. Mimo to życie może być zajęte, mamy nadzieję zachęcić gubernatorów do utrzymania podstawowego poziomu aktywności poprzez codzienne zadania i nagrody. Nie chcemy zachęcać go do długich lub częstych nieobecności w grze, ponieważ wpłynie to na bazę aktywności gry i zaszkodzi kondycji każdego królestwa. Tu mają trochę rację, bo jeżeli ktoś jakieś królestwo wprowadzi sobie taki, wiecie, event wakacyjny, urlopowy, tam MG będzie leciało albo coś, no to ludzie mogą przestać grać albo się znużyć i w ogóle do tej gry nie wracać, tym bardziej, że jak wiecie, już jest spadek, nie? Więc no. Kwestia czwarta. Rise of Kingdoms powinno pozwolić wszystkim królestwom na wybór listy bitewnej dla domen lub pozwolić wszystkim królestwom na zbanowanie do określonej liczby kont z ich głównej listy bitewnej.
Odpowiedź jest taka na to czwarte pytanie. Rok to gra, która z powodzeniem działa od wielu lat, a populacja wielu drużyn dużych królestw jest wynikiem wysiłków ich przywódców. W związku z tym zachowujemy dużą ostrożność. Jeśli chodzi o wprowadzenie jakichkolwiek zmian w systemie domen, jeśli chodzi o tę kwestię, zbadaliśmy ulepszenia z dwóch kierunków. Standardowych domen i zakazanie określonych kątem uczestnictwa w KVK. Jeśli chodzi o standardy domen, testy na żywo pokazują, że obecnie standardy dla składów bitewnych domen są zbyt wysokie. Oprócz obserwacji społecznej, że większość królestwa nie spełnia standardów domen, zbyt wysokie standardy tworzą również ogromną lukę w sile, nawet między najsilniejszymi domenami podzielonych królestw. Oznacza to, że kojarzenie domen może nadal powodować sytuacje, które nie są akceptowane przez społeczność i są niezgodne z naszym pierwotnym celem przy wprowadzeniu systemu domen. No tak, no oni tutaj chyba zaczęli zdawać sprawę, że te domeny to... Niektóre królestwa, tak jak my graliśmy ostatnio na 3090 tajcy, no to nie był nasz akurat sojusznik, ale 1 czy 6 5 przyszło z drugą domeną, gdzie tam może dwa konta walczyły i tyle, a reszta to są były farmy, więc no te domeny na pewno mają niedopracowane, więc moim zdaniem to jest dalej takie niby wiedzą, niby nie, niby okej, okay, niby obchodzimy to i tak wiecie, do końca. Rozumiem, że wielu przywódców i oficerów chciałby mieć możliwość całkowitego zakazania niektórym graczom udziału w KVK i ich królestwa. No oczywiście, to powinno być dawno dane. No banicja, wyrzucasz gościa do strefy pierwszej, nie powinien nigdzie się teleportować, a on wchodzi w KVK 4, w strefę czwartą i robi podczas KVK jazdę, nie? Farmerom i innym graczom. To w ogóle moim zdaniem banicja była, nie wiem po co. Uważam jednak, że podobnie jak w przypadku trybu urlopowego lub wakacyjnego, nadużywanie tych płuc może mieć gorszy wpływ na egzotyzm, ekosystem gry. W związku z tym na razie nie planuję dodawania tej funkcji. Postaram się jednak pomóc królestwom osiągać ten sam cel, dając nowe umiejętności królestwa i dostosowanie istniejące. Na przykład poprzez skrócenie czasu odnowienia umiejętności banicji lub daje możliwość wysłania graczy z zaginionego królestwa do jego pierwotnego królestwa. Czyli czekaj, poprzez skrócenie czasu, czy banicja będzie częściej lub dodanie, że wysłamy gracza z zaginionego królestwa do jego pierwszego królestwa. Czy taki ban powiedzmy na 50 dni, kiedy KVK trwa. Bardzo fajna opcja, jeżeli coś takiego wprowadzą, no to już będzie jakiś tam kamyczek, który naprawdę możemy powiedzieć, o, Lilith coś zrobiła, prawda? Dużo tego mamy, więc się jeszcze szykujcie, bo mamy w sumie 7 podpunktów, zostały nam 2, więc troszeczkę tego jeszcze będzie. Kwestia piąta, którą te gracze dodali. A propos tej kwestii, tam jeżeli chodzi o te banicje, to ja te jak wypełniałem, to też to właśnie zaznaczałem, że to powinno być poprawione, bo to wygląda słabo. Kwestia piąta. W niektórych królestwach zbyt trudno jest zrekrutować imigrantów. W grze powinno się znajdować w centrum rekrutacji, które ułatwi rekrutację. Koszt imigracji dla niektórych graczy jest zbyt wysoki, co oznacza, że dokonanie złego wyboru ma drugorzędny wpływ na ich doświadczenie w grze. Odpowiedź piąta. Aktualizacja 1.0.8.3 dodaliśmy tą funkcję placu rekrutacyjnego. Wcześniej wam na filmiku tego nie pokazałem, więc pokażę wam teraz. Bo o tym, nie będę ukrywał, zapomniałem. Jak wchodzicie sobie tu ustawienia, macie ten plac rekrutacyjny. Tu każdy KD może ogłosić się, co by chciało, jakie szukają, wiecie, KD i tak dalej. Więc oni to wprowadzili, aby zbliżyć się do siebie królestwa i potencjalnych migrantów. Znacznie czekamy na dalsze opinie, aby kontynuować ulepszenie tej funkcji. Wiecie o wysokie koszty imigracji, nadal zalecamy, aby potencjalni imigranci ściśle komunikowali się z przywódcami i urzędnikami królestw przed migracją. Chociaż na razie nie planuję żadnych zmian funkcji imigracji. Będziemy nadal uważnie śledzić opinie i przejmować się sugestiami na ten temat. Zawsze uważaliśmy integrację społeczną za kluczową część gry i będziemy nadal ulepszać funkcję Rise of Kingdoms, aby zapewnić gubernatorom lepsze doświadczenia społeczne. Kwestia szósta, czyli kolejne pytanie, które tam przylecieli. Ograniczenia imigracyjne dla Królestw Imperium powinny zostać złagodzone. Obecnie specjalna funkcja imigracyjna jest bardzo nieelastyczna, a Królestwo Imperium jest zbyt trudne. No tu ma trochę rację, bo na przykład 1.0.1 albo 1.0.2, no to tam się ludzie przeważnie logują, jak stworzą konta, tak? No i tam to wszystko ogarnięcie i tam wreszcie wyjść w tym imperium, no to faktem, ale wiem, że jeżeli oni tutaj to jakoś popuszczą, to inne imperia będą to wykorzystywać do fulla, więc
Nie wiem, czy to jest dobra opcja. No ale zobaczmy, co tutaj Lili odpisała. Odpowiedź szósta. Podczas gdy naszym priorytetem celem było zapobieganie nadmiernemu rozrostowi niektórych królestw, pojawiło się wiele niezdrowych ekosystemów, takich jak Królestwa Imperium. Niskie ranki próbują utrudnić tytuł poprzez rozrzuciwe obniżanie swojej potęgi. Uważamy również, że główną przyczyną są zbyt surowe ograniczenia imigracyjne nałożone na Królestwa Imperium, co powoduje, że królestwa te nie mogą w normalny sposób uzupełnić swojej populacji. Planujemy zastosować specjalną funkcję imigracyjną w najbliższej przyszłości, aby zapewnić Królestwom Imperium rozsądny sposób na uzupełnienie populacji. Poniżej przedstawiamy ogólny zarys planowanych zmian, szczególnie zostaną potwierdzone w przyszłej aktualizacji. Specjalna imigracja zostanie dostosowana do systemu opartego na punktach. W każdym KVK wszystkie królestwa otrzymają określoną liczbę specjalnych punktów imigracyjnych. Gracze, które zajmą wysokie pozycje w KVK na podstawie ich śmierci ze 4 tymi, otrzymają dodatkowe specjalne punkty imigracyjne. O! Czyli robią jakieś opcje, ale tak, pamiętajcie, to się tyczy Imperium. Specjalny koszt imigracji gracza będzie zależał od jego mocy. Problem numer 7. Coraz więcej królestw jest umieszczanych w tym samym obozie podczas dobierania graczy. Okej, dobra. Przechodzimy ogólnie do tego 7 punktu, bo jeszcze tam to do mnie nie dotarło, że tam coś może zmieniać przy tych imigracjach, ale tak mówię, to bardziej chodzi tam o Imperium. Ten problem 7. Czasami w innym obozie znajduje się ponad 5 królestw. W takiej sytuacji, nawet jeśli obóz wygra, królestwo może nie być w stanie otrzymać nagrody. System dobierania graczy w KVK powinien wprowadzić system awansu i spadków podobnych do mobilizacji sojuszu, aby poprawić wrażenie z gry KVK. Wprowadzimy kojarzenia fabularne KVK dla trybu mini sezon, aby poprawić doświadczenia niższych królestw. Czyli już jakieś te odpowiedzi mamy. W historii mini sezonu do każdego obozu zostanie przypisane mniejsza liczba graczy i królestw, ponieważ w tych historiach bierze udział mniejsza liczba uczestników. Nagrody również zostały odpowiednio zmniejszone. Mam nadzieję, że każdy gubernator będzie mógł wybrać modyfikacje, optymalizacje, poprawy i dodatki, o których tutaj mówiliśmy i przekazali nam swoje opinie i sugestie. Okej. No i w sumie tu mamy na koniec, że dziękuję wszystkim za cenne sugestie. Będziemy nadal uważnie obserwować wrażenia i gry. Zapraszamy wszystkich do zgłaszania pomysłów dotyczących omawiania tutaj kwestii lub czegokolwiek innego w grze zapośrednictwem naszego zespołu obsługi klienta lub in-game sugestie. Zespół zawsze będzie czekał na waszą komunikację i bla 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 bla. Dziękujemy na razie. Ogólnie powiem wam, że bardzo ciekawa taki feedback. Wszystkim te zmiany w autarze. Ciekawe, czy my już będziemy tutaj mieli to wprowadzone na tym Kiwi, gdzie my gramy. Ale jakoś na to się tak bardzo nie zastanawiam, bo może być tak, że nie będziemy mieli tego. No ale zobaczymy. Mnie to bardzo ciekawi, czy taka sytuacja będzie. Jeżeli taka sytuacja będzie, to będzie bardzo miło z tego skorzystać, więc mam nadzieję, że tutaj Lilith to nam wypuści i będę mógł wam też to nagrać. Tyle ode mnie z tego feedbacku, tam mieliście 7 pytań, 7 odpowiedzi. Uważam, że niektóre bardzo fajne, dużo ciekawych tematów, więc mam nadzieję, że takie przetłumaczenie wam się przyda. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki, że wspieracie kanał. Rozwijajmy się, pchajmy to do przodu. Elo, hejo.